Raper Hata w kryzysie i nowa płyta Sentino. Ja jestem Bolek i to są newsy o niemieckim rapie. W kraju pełnych kłamstw istnieje tylko jedna wiarygodna stacja bez propagandy. Kanał B0L33K prezentuje niemiecki rap, co się dzieje. Czytał Masny Bolo. Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, by być na bieżąco. Sentino zapowiada nową płytę. Sebastian Alvarez, który aktualnie żyje w Hiszpanii, powiadomił swoich fanów na Instagramie, że zapowiada płytę na początek marca. Płyta będzie się nazywać Sangue Blue i jak mówi, będzie to płyta z najwyższą częstotliwością punchy ever, które po polsku jeszcze nie słyszeliście. I to dopiero start. Ruszam na całą Europę 2024 roku. No jak słychać, brzmi to potężnie i chyba dlatego spotkał się w Niemczech z Farid Bangiem, który jest znany z tego, że ma śmieszne punchline'y, które czasami zbyt mocne są, jak na przykład te punchline'y o obozach koncentracyjnych. Myślę, że może to nawet tak wyglądać, że Farid Bang opowiada mu po prostu różne punchline'y, które on by gdzieś tam dodał i on to tłumaczy i stara się jakoś to rymować i żeby to fantastycznie brzmiało. Ale trzeba też powiedzieć, że niektóre puncze po niemiecku nie będą mieć takiego pierdolnięcia jak po niemiecku, ale zobaczymy. Dodatkowo spotkał się z youtuberem Mois, o którym kiedyś nagrałem materiały o tym, jak go tam niby robili w chuja i później się okazało, że tak dokładnie to on wszystkich robił w chuja i jego najlepszego przyjaciela opierdolił o wysoką sumę, ale jeżeli chcecie znać więcej w szczegółach, to obejrzyjcie sobie ten materiał. Przed chwilą sprawdzałem Instagram i widziałem, że Mois wstawił kolejne zdjęcie na Instagramie, w którym chilluje z kolesiem, który jest przyjaźniony z wujkiem Ali, a wujek Ali jest jego menadżerem i wydaje mi się, że w przyszłości może Mois będzie planował reklamować jakby Sentino. Sentino wypuści jakąś płytę, a Mois jest bardzo dobry w takim reklamowaniu płyt i ogólnie robienie sensacji. Pamiętam jego promo Bratan z Infavelas, coś w tym stylu od rapera Yuri, gdzie tam robił vlogi, blogi, gdzie tam byli przy jakichś nagrywkach lub po prostu opowiadali różne rzeczy, robi Q&A i tak, to robiło naprawdę wielki rozgłos w niemieckiej rap scenie, że koniec końców raper, który tak naprawdę nie był znany przez większość słuchaczy, na przykład EinsatzHIM nawet, wylądował na pierwszym miejscu lista przebojów, co było wielkim zdziwieniem. Nawet ja wtedy kupiłem tego boksa, bo każdy miał nadzieję, że jak ten Yuri się jakoś tam wybije, to San Diego powróci, ale on dalej tam jarał jointy i miał na wszystko wyjebane. Czekacie na powrót Sentino? I co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Hata w wielkim kryzysie. Gdy szperałem po internecie, żeby poszukać ciekawej informacji na ten odcinek, znalazłem artykuł o tym, że Hatar aktualnie ma troszkę przerąbane. Łącznie 5 firm wstawił w stan likwidacji. I to nie pierwszy raper, który jakoś inwestował w różne rzeczy. Na przykład raper Eno, który podpisał u Hatara, miał również ten sam problem. Opowiadał, kurwa, że tutaj płaca pieniądze na bitcoiny, jest wielkim biznesmenem. Okazało się, że miał tam bodajże długi w już takich wielkich kwotach. Ale wróćmy do Hatara. On się tutaj nie poddaje i postanowił po raz kolejny coś stworzyć. Organizację konopną, taki klub po prostu konopny, gdzie może się tam jarać i tak dalej, bo od tego roku ma być to pozwolone. Na razie nic się nie dzieje, ale na swoim TikToku powiedział, że niebawem to wyjdzie. Co wy o tym pomyśle myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętam, jak 2-3 lata temu ludzie pisali, teraz będzie zioło legalne i tak dalej, a co? Chuja, nadal nie ma tego tutaj wszystkiego. Nie ma coffee shopów, które były obiecane od razu po wszystkich wyborach, jak widać. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie zioło, obserwujcie mnie na Instagramie B0L33K, wejdź do grupy na fejsie, jak i na Discord. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się ten odcinek spodobał i komentujcie nawet byle co. Życzę wam miłego wieczoru lub dnia, zależy od której wy to oglądacie. Elo.